Gala Fejmu w maju. Mhm. No i słuchaj, tutaj masz trzy opcje według mnie. Tak, no. Alan Kwieciński. Kwieciński, Kwiecińska, niech nie mydli kurwa ludziom oczu, niech nie mówi w ogóle takich farmazonów, bo nie chcę w ogóle mówić, nie chcę zdradzać tych wszystkich takich... Za kulisami tak, ale on w ogóle, ja nie mam propozycji walki z nim na ten okres i to, co on w ogóle mówi, no chyba, że on wie i on ma taką propozycję. Bo ja z tego, co wiem, mój team nie dostał takiej propozycji, to nie on nie pierdzi, że ze mną walczy w jakimkolwiek maju. To jest właśnie to co mówię i klepę od dłuższego czasu. Oni myślą, że to jest ich federacja, oni mogą wszystko i oni będą mówić, kiedy będą walczyć i z kim. No tak nie jest, Kwiecińska. Ja nie mam takiej propozycji. Może ty masz, skoro ją masz, to rozważ zawal z moim cieniem, nie? Idźmy dalej. Nie poświęcajmy tej już więcej czasu. Musimy Alanowi poświęcić trochę czasu, ale to Alan gdzieś mówił w wywiadach, że ma propozycję walki z tobą, tak? No tak. Od kilku wywiadów mówi, że on mnie bierze w maju, on mnie bierze w maju. Biorą to jego, dlatego że jest ze Skortówą. Jemu się trochę myli to wszystko w zdarzeniach i w tych relacjach. Ale ja nie jestem zainteresowany Kwiecińska. No ale dlaczego nie jesteś? Fajna walka, kurde. Fajna walka, tylko nie ma na razie takich rozmów na temat tej walki. No to co mam, zaprawiać tu twoich widzów, że tak, z Alanem w maju jest to możliwe. Ja nie słyszałem na razie takiego nazwiska. Jeśli będę słyszał, to o tym powiem. A jak się odniesiesz do jego słów, jak mówił, że śmiać mu się chciało na ostatnim pojedynku? Ja teraz przedstawię fakty. Jemu się chciało śmiać i podczas tej całej rozmowy mówił o tym, że ja próbowałem obalać Normana, ale nie mogłem go obalić, przez ileś tam razy próbowałem. Ja próbowałem raz pod siatką, przez bardzo krótki okres czasu zostawiłem i walczyłem dalej. A on pierdolił, że ja cały czas próbowałem go obalić, ale widać było, że nie dałem rady i tak dalej. No to co Kwiecińska mówi, to są tylko i wyłącznie jego fanaberie i niech on sobie to mówi. No jak pójdzie gdzieś do swojego klienta, to może opowiadać takie rzeczy. Ale nie poważnym ludziom. Ale to jest never ending story normalnie, nie? Piękna historia. No, piękna historia, tylko tak jak... Ty, a może lepiej, niech ona się nie kończy, niech ona trwa dalej, słuchaj. To jest coś, zobacz, to jest setny wywiad i wy dalej macie co sobie mówić. I to się nie kończy. No ale słuchaj, no o tak szkaradnej eskortowie to można pisać non stop. To, że on klepie mordą, że w maju Pasternak, teraz go robię i tak dalej, no to on porobiony to jest. Podczas wywiadu. Propozycji do Alana nie ma, ale propozycja Pawła Tyburskiego strzelam, że się pojawiła po tym wszystkim, co się działo ostatnio w Mediu Rubyca. Tyburski przyszedł, poczuł się bardzo urażony faktem, że nie walczył na tej gali, że nie jest już, bo on myśli, to jest gość bardzo z narcystycznym podejściem do życia, nie? Gość w ogóle we wszystkim jest najlepszy i dostał ode mnie po łbie, a on mówi, że i tak jest lepszy. Mówił o jakichś tam swoich problemach. No ja miałem zerwany biceps, walczyłem jedną ręką i on mówi, że ja byłem rozjebany jak żaba. Rozjebany jak żaba to był on, bo tak jak mówię, no leżał w tej walce co chwilę i to jedną ręką to zrobiłem. Mhm. Jeśli chcę rewanż, nie ma problemu, ja najmniejszy problem. On mówi, że Norman się boi teraz z nim bić w K1, bo każdy zobaczył jego progres. On, jego progres dostrzega tylko on, bo to jest jego podejście narcystyczne. Czyli co, ty nie widzisz progresu w Pawle Tyburskim? A ty widzisz? Słuchaj, no tak patrząc, w walce z Kasuszem fajnie się to prezentowało, szybko tak, ale to była walka z Freakiem. No. To równie dobrze możemy porównać walkę z Tańculą. Też się dobrze zaprezentował. Czekaj, ale walczył potem z jakimś zawodowcem? Po tobie nie chyba, nie. Co? Wiesz, to też takie jego dużo gadanie po to, żeby sobie wygórować stawki i tego typu rzeczy, bo on nawet o tym mówi, on sam o tym klepie mordą. Przyszedł, wyżebrał walkę. Przyszedł pożebrać, pogadać dużo i tak się stworzył konflikt. O, bo tak to on nic do mnie nie miał, ale... No właśnie, słuchaj, Michał, bo on mówił, bo ja sobie to zapisałem, że wy nic do siebie nie mieliście, ale go zdenerwowało, bo sobie zacząłeś robić z niego poćmiechujki na programach. No nie wiem, bo ja oglądałem... Że mówił, że jest królem frików i teraz jak ktoś się nie chce z nim bić, to musi mówić, że Paweł Tyburski jest najlepszym frikiem. No to ja to powiedziałem. No to są poćmiechujki, to są jego słowa, które zostały wypowiedziane przeze mnie, no i tyle. No właśnie, bo ja byłem w sumie zdziwiony. Nie, wy... musiał stworzyć konflikt do tego, żeby mieć walkę. Czyli co, uważasz, że to było zrobione tylko po to, żeby dostać na rewanż, tak? Tak. No. A druga sprawa jest taka, skoro mu się nie podobała moja walka i uważasz, że zawodowcy powinni wyjść stamtąd umazani krwią, to dlaczego się nie wypowiadał po walce Szyszki? No chyba, że Szyszka był cały umazany krwią. Bo to są jego, to jest właśnie jego moralność i to, o czym on dużo opowiada. O tym, jakie on chce przekazać wartości ludziom i tego typu rzeczy. Mówi na jednych, a jak miał kogoś, swojego trenera, nie zwracał mu uwagi, nie krzyczał głośno. Mhm. Tylko przyszedł, bo chciał zaatakować kogoś innego, żeby dostać walkę. Tak samo jak przyszedł na Gale Fame, został zaproszony jako gość. Dla mnie osobiście, jak ja jestem gościem i idę do kogoś, do gospodarza, próbuję się zachować, on się nie zachował.
narobił bałaganu, załatwił się na środku, jeszcze miał później pretensje, że go do klatki nie wpuścili. Niech on sobie pomyśli trochę, że ludzie, którzy pracowali przy tym przedsięwzięciu, też mają jakieś wytyczne. My żeśmy mówili na odprawie, że nie wiadomo, czy zrobią z każdym wywiad po walce, z przegranym i wygranym, bo się spieszy, bo jest dużo walki tego typu rzeczy. Ale nie! Paweł Czyburski musi wejść do klatki, bo ktoś coś o nim powiedział. Biały, czerwony dywan wchodzi do klatki, musi powiedzieć to, co ma do zarzucenia do wszystkich. Bo musimy usłyszeć głos Mesjasza. To taka, tak, ja wiesz, ja powiem ci, jestem już trochę w tym, ale mnie to coraz bardziej zadziwia. Z dnia na dzień coraz bardziej jestem zaskoczony tym, jak oni mają wypierdolonego. To jest poza skalę, poza skalę. I jeszcze powiedział, że jak ja szanuję kibiców i nie powinna nam zostać wypłacona garza. To i wtedy chyba za mną to mówił, tak? No, czy nie wiem. Nie wiem, no. I mówił, że ludzie zapłacili za naszą walkę. Tak. On jest debilem? Nasza walka była na otwartym YouTubie. Nikt za nią nie musiał płacić. Pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja nie szanuję kibiców. Ja, Tyburski, wyszedłem i zrobiłem to, co było w mojej mocy. Skoro, słuchaj, walka się tak układa. To nie jest tak, że będę zamykał oczy tak jak ty i bił tylko, żeby bić. To trochę inaczej wygląda, to inaczej się układa pomiędzy tym, jak jest dwóch dobrych zawodników. Walczyć, jak ci przeciwnik pozwala. Ale mianowicie, skoro ja nie szanuję kibiców, a ty osobiście powiedziałeś, że do walki ze mną się nie przygotowywałeś, wziąłeś za to pieniądze, bo to nie było ci zapłacone za to, żebyś wyszedł przygotowany i to ty ich nie poszanowałeś. Ty, wielki gość, który ma do przekazania te wielkie wartości. No, albo się szykuje do walki, albo się chodzi chla i nie wiem, robi inne głupie rzeczy, nie? Ja jestem też ciekawy Pawła odpowiedzi na to wszystko. Mhm. Ja się z nim też umówię. Ja ciekawy. Ja jestem ciekaw. Tak? Na pewno będzie Bóg, pozytywna energia, to, że on już tego nie musi robić, a widzimy się 18 maja w klatce. Mordo, on na jednym Instastory zaprzecza sam sobie. Mówi, że on nie musi tego robić, bo on ma z czego żyć. Skąd ty wiesz, z czego ja żyję? Ja może żyję z powietrzem i nie potrzebuję pieniędzy, nie? No nie wiem, ja tego nie pojmuję. Nie musi tego robić, on już ma interesy, bo ma w głowie, ma w sercu i widzimy się 18 maja. Ale on nie musi tego robić. No robi pewnie, bo lubi, nie? I w czasie przygotowań chodzi na imprezy i chlanie. Znaczy, tylko dokończę. Ja się z Pawłem też umówię, skonfrontuję z nim właśnie, wiesz, to co ty powiedziałeś, usłyszymy to, co on powie. Tak. A ja widzę, że strasznie, może nie to, że cię to boli, tylko taki jesteś... Nie lubię, jak ktoś zaczyna, najpierw ze mną rozmawia normalnie, później mnie obraża. Bo się lubiliście przecież. Znaczy, nie to, że żeśmy się jakoś ziomkowali. Nie, ale... Paweł mówił otwarcie w wywiadach, że on ciebie nawet lubi. No dobra, nawet mnie lubi, a później mówi, że jestem pajacem i po walce zobaczymy, jak będzie się ze mnie śmiał i tego typu rzeczy. Ja po walce oddałem szacunek jemu i jego narożnikowi, a powinienem na niego napluć. Idąc z jego tokiem rozumowania, ale to są te wartości, o których Paweł mówi i wszyscy są w tym świecie free fightów zepsuci, fałszywi, obudni. To też nie jest prawda, nie? Nie! No. On jedyny jest w porządku. Nie, no dużo jest ludzi tutaj w porządku. No, nie mówię, dla że wszyscy... Pawła jest tylko on. Bo ty sam wiesz o tym, no nie? Dla Pawła jest tylko on. Musisz to zrozumieć. Jest on, a później pada jego cień, pojawiają się inne postacie. Później są znowu góry, lasy, morza i znowu inne małe postacie. Później jest ten Mordor i tam ci źli. Mówi, że to znowu ty, że to mi się sufit sunął na łeb, żeby nie powiedzieć, że spierdolił. No tak. Tylko to powiedział, bo ja właśnie ten wywiad jeszcze słuchałem, jak jechałem tutaj do ciebie, no nie? No nie, no wiesz, no jestem ciekaw, na jakie podstawy to... To tak samo wysunął sobie taką tezę, jak podczas wywiadu, gdzie przyszedł, ja byłem po walce i zaczął krzyczeć do mnie i tak dalej i na jego... zachowanie agresywne, ja odpowiedziałem, słuchaj, chodź, walczymy, w maju się widzimy, ja mu powiedziałem, ja mogę zrobić to z tobą teraz. Uh-huh. Zaczął znowu krzyczeć, powtórzyłem, słuchaj, ja mogę z tobą zrobić to teraz. I później jeszcze coś krzyczy, ja mówię, idź do organizatora, powiedz, że możemy teraz walczyć. To on wrzucił na swoje story, oznaczając mnie, że ja chciałem solówki, jestem hipokrytą, najpierw mówię, że nie chcę się bić poza oktagonem, bo robię to dla pieniędzy. No nie wiem, powiedziałem podczas tej rozmowy, chodź wyjdziemy, wyjaśnimy sobie tą kwestię. Chodź wyjdziemy na solówkę. Nie, nie powiedziałem takich słów, byłeś przy tym. Ale to wiesz, prawda od człowieka, który zna tylko prawdę i tego musimy słuchać, to jest Mesjasz. Dla mnie to jest od dzisiaj Mesjasz. Ale ciekawy byłby teraz pojedynek i te konferencje, co? Pomiędzy wami. Żeby nie było jak poprzednim razem, że mówił o mnie dużo, a przy face to face mówił, że nie, no... Wcale tak nie myślę, z tego muszę się wycofać. I więcej mówił o moim trenerze niż o mnie. No jak ja mogę rozumieć gościa, który jednego dnia mówi, że jestem w porządku, a następnego przychodzi, że mordę i mówi, że jestem ciotą. To mówi on. Wiesz, ciotą. Znaczy, no ta konfrontacja wasza to była kurde mocna, nie? No, ale jak mocna? Jak ile, ja stałem, tam, ile tam śliny poleciało? Ja stałem i mu odpowiadałem w sposób ani nie agresywny, ani nie wulgarny. Czy mi się dostało wtedy. I jeszcze on do mnie mówi, do mnie normalna. Smyra ci się po jajkach, tego typu rzeczy. Dostał propozycję dwóch na dwóch.
O! Była taka, tak, taka propozycja? No, wtedy została. A, powiem. No tak. To mówi, że Norman się boi, my się boimy, bo widzimy, jaki on zrobił progres. Za pierwszym razem było w porządku, później była walka. Z tobą robił wywiad, co byłem taki zdziwiony? Wtedy w no, tym ogródku. No właśnie, no tak. No, tak byłem tak. Bardzo zdziwiony jego postawą, ale mówię, w porządku, może to tak trzeba we flikach i tego typu rzeczy. Wziąłem to na luzie, na śmiechy. Ale teraz było znowu w porządku, przyszedł, zaczął żyć mordę i teraz, no, i teraz już nie będzie normalny. Teraz już nikt nie podchodzi, nikt mi nie podaje ręki. Wyjebane mam wyjebane.